Cześć, tu Tomek z Motocontrollera, widzimy się po raz kolejny na naszym kanale. Jak zwykle opowiem Wam relacje z dzisiejszych oględzin, jakie wykonywałem, jaki to był samochód, jaki to był pakiet, jak to auto wypadło w naszym raporcie, czy warto, czy nie warto się nim będzie zainteresować. Przechodząc do szczegółów, w dniu dzisiejszym wykonywałem maxi test, czyli nasz ostatni pakiet najbardziej rozbudowany, tutaj klient również sobie wybrał opcję rozmowy z ekspertem po oględzinach, więc zaraz po oglądnięciu samochodu kontaktowałem się z potencjalnym kupującym, aby opowiedzieć mu całą relację z oględzin tego samochodu, jak to auto właśnie wypadło i czy warto będzie się nim interesować, no, czy, czy trzeba będzie sobie po prostu poszukać coś nowego. Więc tak, w dniu dzisiejszym oglądałem Saata i Wise. Samochód z 2015 roku z przebiegiem 97 000 km. Jednostka diesla 14TDI generująca moc 90 koni mechanicznych. Samochód sprowadzony z Francji w 2016 roku, czyli jako roczne auto już do Polski. No niestety auto zostało sprowadzone jako uszkodzone. Z przebiegiem 22 tysięcy kilometrów trafiło do nas, do kraju. Na ten moment, tak, jak wspomniałem, samochód ma 97 tysięcy. Obecny właściciel jest pierwszym właścicielem w kraju, i auto wycenione jest na kwotę 26 900 zł. Dużo, niedużo. Dowiecie się dalej w raporcie, czy samochód będzie warty tych pieniędzy, czy nie. Przechodząc do kontroli zewnętrznej pojazdu, pomiar warstwy lakierniczej, jak wygląda w tym przypadku. No tutaj, tak jak wspomniałem już wcześniej, że samochód był uszkodzony i sprowadzony uszkodzony z Francji. To się potwierdziło. Jeszcze jedna szkoda tutaj była w Polsce, którą miał obecny sprzedający. Miał jakiś tam bliski kontakt z tego, co mówił, z jakąś zwierzyną leśną. I co było robione? Była robiona maska, był robiony przedni prawy błotnik oraz tylni lewy błotnik. Co więcej? No tutaj w przypadku tego samochodu, no widzimy nawet na załączonym tutaj filmie, bardzo podobnym autem przyjechałem. W przypadku gdy ten samochód dostaje szczała z przodu, jak widzicie, E, maska zachodzi nam tutaj na przednie słupki przy szybie czołowej. Więc, jak maska dostanie strzała, ona nam wjeżdża na te słupki i te słupki, no, niestety, ulegają uszkodzeniu. W tym przypadku również tak było. E, oba przednie szyb, e, słupki przy szybie czołowej, e, no, były uszkodzone, były poczpachlowane. Ponownie lakierowane. Nie było to oczywiście w całości, bo tak jak wspomniałem, jest to odcinane gdzieś na takich wysokościach, później jest tylko cieniowane. Poza tym, reszta elementów, jak najbardziej, w porządku. Szyby o dziwo, wszystkie w oryginale z jednego rocznika, wszystkie oryginalne SAT. Szczeliny mniej więcej OK. No, można by było się tam czepiać, ale to są naprawdę nieduże rozbieżności, więc można przyjąć, że jest całkiem w porządku. Opony jeszcze o dziwo. Przednie były z 2015 roku, czyli jeszcze opony były fabryczne. Co do kontroli wnętrza pojazdu, to normalne ślady eksploatacji, samochód użytkowany, nieprzygotowany jakoś tam specjalnie pod sprzedaż, jeżdżony codziennie obecny sprzedający nawet spotkał się ze mną, wyskoczył z pracy, podjechał tym autem. Więc troszeczkę na pewno środek wymaga odświeżenia, jakaś tam nawet mówi, że dzień wcześniej wylała mu się jakaś tam kawa czy coś na siedzenie kierowcy. Nawet widać tutaj na zdjęciach taką plamę. Więc no wiadomo, trzeba będzie sobie odświeżyć, samochód ma jakieś tam swoje lata. Każdy chce wiadomo mieć ładny, czysty, pachnący kupując sobie samochód i mieć go dla siebie, więc na pewno to trzeba będzie sobie zrobić. Z takich jakiś drobnostek co tego, to jakieś tam pióra wycieraczki do wymiany. Z, tutaj jedynie co z kontroli komory silnika wnętrza bagażnika. Co, co widać? Widać, że światło przednie lewe miało spawany uchwyt. Przednie jest dość mocno zaparowane zbiera gdzieś wilgoć, być może, że gdzieś jest jakieś uszkodzenie, gdzieś jest pęknięta, coś jest z nią nie tak, co prawda była ona kompletna, no natomiast no widać ewidentnie, że coś jej dolega, no pasowałoby się temu bliżej przyglądnąć, no bo nie może tak być. No i taka drobnostka, tam kierunek w lewym błotniku też delikatnie gdzieś tam jest zaparowany, no nic strasznego, no ale jednak jest, no trzeba to zaznaczyć. Co więcej, osłona silnika delikatnie pęknięta, uszkodzona. Zobaczycie to na zdjęciu. Oraz uszkodzone wygłuszenie tutaj komory silnika, które mamy tą taką podbitkę pod maską. Ona jest również w tym przypadku no, tutaj uszkodzona. Co do jazdy. Jazda techniczna oczywiście się odbyła. Wykonałem ją razem ze sprzedającym. No i tak, samochód ogólnie prowadził się dość fajnie, nie było jakichś niepokojących odgłosów, nie ściągało, nie było żadnych drgań, jakichś dziwnych, mówię takich nietypowych rzeczy, na przykład które by mogły dochodzić z komory silnika, czy tam ze skrzyni, czy z czegokolwiek. Natomiast, co się okazało, podczas samej jazdy nie było to wyczuwalne, nie było żadnych drgań, tak jak wspomniałem, Natomiast na postoju było dość mocno akustycznie nieprzyjemne dla ucha. Sprzęgło dwumasowe niestety kwalifikuje się do wymiany. Dość mocno już zaczyna nam żegotać. Po wciśnięciu sprzęgu oczywiście temat się wycisza. Po puszczeniu, no ta dwumasa nam dość mocno zaczyna rzęzić. Sprzedający tutaj zdawał sobie z tego sprawę, powiedział, że oczywiście on tego nie robi. Zostawia to już przyszłemu. Klientowi oczywiście jakąś tam negocjację ceny na części jak najbardziej zrobi. Udaliśmy się na stację diagnostyczną w celu oględzin podwozia. I co nam wyszło od spodu? Eee, osłony kompletne, natomiast jedna niepokojąca rzecz. Dość spory wycie oleju praktycznie po całym aucie. Eee, I tutaj było to dość mocno rozmazane. Zawołałem sprzedającego, żeby sobie zszedł, zobaczył co tu się stało, czy coś wie, coś na ten temat. Co mi powiedział? Powiedział mi tylko, że... Mm, miał po ostatnim serwisie taką Niefajną przygodę, że uciekł mu cały praktycznie gdzieś olej e, z silnika. Że coś tam puściła jakaś uszczelka, czy nie był dokręcony korek. E, i być może jest to spowodowane tym. Nie twierdzę, że nie. Bo naprawdę widać, że to dość spory był wyciek, było to wszystko rozmazane. I po osłonie, i po tutaj całej płycie podłogowej, kończąc aż na tylnym zbiorniku. Więc trochę dziwne, że ktoś, e, naprawiając, usuwając tą usterkę, no nie umył tego wszystkiego, żeby to później skontrolować, czy czegoś tam się nowego e, nie pojawia. Bo być może, że coś takiego. W dalszym ciągu jest, występuje i dalej jest problem. No miał to sobie sprawdzić, miał to zweryfikować, trochę się zdziwił. No zobaczymy, czy tak zrobi, czy nie zrobi. No natomiast problem, jak widzimy, na ten moment jest: normalne jakieś naloty kalorozyjne na układzie wydechowym, elementach stalowych, zawieszenia nic specjalnego. Co więcej, podsumowując już to, tak jak wspomniałem wcześniej, dokumentację tylko mamy z Polski, bo samochód został sprowadzony z Francji po roku czasu, przebiegiem 22 tysięcy. Najprawdopodobniej chyba nie miał żadnego serwisu, e, nawet robionego więc tutaj cała dokumentacja jest prowadzona przez obecnego sprzedającego miał tam jakoś to swoją książeczkę, e, faktury, z wszystkich wymian więc tutaj. No jest jakiś tam plus, że mamy pod jakimś to stopniu udokumentowane. Czy warto, czy nie warto? Eee, powiem szczerze tak. Puh. Opcja wyposażenia tego samochodu dość fajna, bo naprawdę bogate wyposażenie. Co jest na plus? Niektórzy powiedzą no 1.4 TDI, no traktor na trzech cylindrach. No ale niektórzy szukają takich samochodów, eee, Samochód typowo miejski, fajny do przemieszczania się, no wersja czy drzwiowa, no też Plusy, minusy, wiadomo, nie każdy lubi. Może być to dla kogoś dość niewygodne auto. No ale tutaj klient taki samochód akurat chciał, potrzebował, i mu się podobała konfiguracja z zewnątrz, ładne auto, więc czemu nie? Teraz podsumowując to wszystko, no, jakim poniesiemy wkład? No wiadomo, mamy to sprzęgło dwumasowe, jakieś tam opony, filtry, oleje, no i auto mamy, no niestety, powypadkowe, bo mamy robione, czego też sprzedający nie ukrywał, tą historię też znamy. Powiem szczerze, tak. Ja samochodu nie poleciłem. Decyzję zostawiam przyszłemu kupującemu. Na pewno sugeruję sporą negocjacji ceny, bo widząc jaki wkład musimy ponieść i zdając sobie z tego sprawę, tak jak wspomniałem, że auto jest powypadkowe, pokolizyjne. No, niestety jego wartość rynkowa jest o wiele niższa. I tutaj trzeba sobie przyjąć to do wiadomości. O najważniejsze skupić kupić samochód za kwotę adekwatną do jego stanu, do wkładu i być świadom, co się kupuje. Takie jest moje zdanie. Co Wy o tym sądzicie, wypowiedzcie się bardzo proszę w komentarzach. Zachęcam Was również do śledzenia naszego kanału, do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczka, żeby Wam przypominał o nowych pojawiających się odcinkach. A my widzimy się na kolejnych oględzinach na które Was zapraszam. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, na razie cześć.